Siema. Siemanko. Na co czekasz? Na pośpieszny. Pośpieszny? Pośpieszny. Pośpieszny do Ekstraklasy. Tak, byłem, wracam, można powiedzieć, że na stare śmieci. Skłoniło mnie przede wszystkim to, że no, całe życie gdzieś tam mnie ciągnie do tej hali i chciałbym w końcu tak postawić w 100% i zaangażować się i pomóc w awansie do Ekstraklasy. Trener Marcin Mikołajewicz bardzo długo już mnie namawiał, już w zeszłym sezonie trenowałem z zespołem. Niestety się nie udało dołączyć, nie gadaliśmy się, ale już w tym sezonie myślę, że będziemy mierzyć ku Ekstraklasie. Co przychodzi jakiś taki zimniejszy okres, jakaś zima, jesień, wiadomo, to za tą halą się tęsknię, a teraz już postawiłem na 100% na halę i oby zobaczymy, oby mam nadzieję, że to się opłaci. No może zacznę od Bartka, no na pewno wprowadzi większą rywalizację w bramkę i myślę, że to będzie z plusem dla całego zespołu. Jak wiemy, Bartek dobrze gra nogami, także to też jest na pewno duży jego atut. No i myślę, że będzie zacięta rywalizacja, co mnie cieszy. Oliver Zaręba, na pewno bardzo ciekawy zawodnik. Bardzo mi zależało na tym, żeby zrezygnował z trawy i postawił na futsal, bo widzę w nim po prostu przyszłość futsalową. Odszedł od nas Olaf Wójtowicz. Szukałem troszeczkę zastępstwa i już w pierwszym meczu Oliver pokazał, że naprawdę zasługuje na tą szansę i zasługuje na to, żeby po prostu spróbować w tym futsalu. Uważam, że świetne warunki, bardzo twardy na nogach, do tego świetnie gra jeden na jeden, także myślę, że będzie z niego ogromny pożytek. Coś tam pokazało, nie? No teraz tak naprawdę liga zweryfikuje, więc ciężko pracujemy przede wszystkim, więc mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze. No będzie solidna konkurencja, ja tam nie boję się konkurencji, przychodzę tutaj, żeby rywalizować z każdym z chłopaków na czystej karcie i zobaczymy. Mam nadzieję, że ja wyjdę z tego zwycięsko i będę bronił skutecznie na parkietach pierwszoligowych i ekstraligowych. No na pewno teraz ciężkie treningi, no chłopacy teraz dostają naprawdę w kość, no ale tak trzeba. To myślę, że warto, żeby kibice przyszli, zobaczyli przede wszystkim nowych zawodników, bo tak naprawdę oprócz tego turnieju to prawdopodobnie zagramy jeszcze tylko jeden sparing u siebie na sam koniec przed ligą rewanż z Chojnicami.